Kochani, zaczynamy zmagania sportowe. Iskra, kochani, Kotlice kontra Akademia Sycowa. Przepraszam, to nie jest Akademia Sycowa, tak? To jest AP Syców, czyli AP Syców, kochani. Gramy z Akademią Sycowa. Pozdrawiamy serdecznie i już zaczynamy się, kochani, w oglądaniu. Dzisiaj bardzo się cieszę, dlatego że rolę trenera, kochani, przejął trener Maciek, czyli mogę spokojnie oddać się temu, co kocham. Trzymam kamerę, kochani, przyglądamy się w tej chwili zmaganiom sportowym. Słuchajcie, no myślę, że na początku będziemy chyba potrzebować troszkę zaskoczyć, ogarnąć się. Dzieci wyszły z auta, to tylko Pudełek tutaj dzisiaj nocował. Natomiast przypominam, że gramy w czterech jeszcze chwilkę. Spóźnił się do nas Wojciu. Także mamy w tej chwili, patrzcie, czy otwieramy? Nie, słupek, kochani, słupek, ale myślę, że chyba jednak będzie dominacja gdzieś tam po stronie, kochani, chyba jednak Iskierki mimo wszystko. No mamy mocno turniejową drużynę, od dawna trenującą, kochani, a szczególnie w kategorii 2011 to widać. Zobaczcie. Na razie mają tutaj strasznie ciasno, kochani, no ta sala jest troszeczkę mniejsza. Natomiast przypominam, że to po raz ósmy w Memoriale Ireneusza Maciasia spotykają się dzieci, potem odwoje, to oczywiście też dla was nagramy. Brawo, Kudziu, świetnie, brawo, ładna akcja. I to będzie pierwsza bramka. Nie, brawo, bramkarz. No, kochani, ogromne szczęście przy Akademii Sycowa. Zobaczymy, jak długo jeszcze to się uda utrzymać, dlatego że mimo wszystko, kochani, myślę, że dominujemy w tym meczu i tak to może wyglądać. Natomiast zobaczcie, ponownie rzut rożny, no zamknęliśmy kompletnie na ich połowie. Słuchajcie, oni jeszcze troszkę za mało kalkulują, żeby na przykład wciągnąć na swoją połowę. Presujemy wysoko, kochani, także mają problem z wyprowadzeniem i mogą wpadać bramki, ale z daleka, bo bramkarza nie mamy. Natomiast inaczej, mamy bramkarza, ale wysoko na przedpolu, tak funkcjonujemy. Natomiast zobaczcie, okej. No, troszkę mało miejsca jest właśnie na zademonstrowanie naszej technicznej gry. Zobaczcie, ale jak ktoś tu będzie dysponował strzałem z daleka, to na pewno będzie stwarzał dla nas zagrożenie. Natomiast no, na razie, kochani, jesteśmy nieskuteczni, ale gramy fajne, dobre zawody. Słuchajcie, piękna baza sportowa w Twardogórze. Chcę wam powiedzieć, kochani, że dookoła pachnie tutaj mocnym sportem. Przypominam, że zobaczcie, tu jest trawa, jest bieżnia, Orlik z pasem, kochani, także jest sale gimnastyczne. No, naprawdę otwieramy, kochani, w trzeciej minucie otwieramy strzelanie w tym meczu, kochani. Natomiast no, mówię, nie spodziewałbym się, żeby było inaczej. Gramy w czterech i tak myślę, że stwarzamy duże zagrożenie chłopców. Pudełek, kochani, na razie na, myślę, średnim zaangażowaniu. Słuchajcie, to taki troszkę kalkulator jest Pudełek. Jak nie musi brać na siebie, to nie bierze. No, nic z tym nie możemy zrobić. Jakby nie ma. Myślę, że to jest już bardziej kwestia, słuchajcie, jakby koncentracji i jakby psychicznego podejścia. Natomiast no, strzela teraz też Pudełek swoją bramkę. Ciężko było napocząć drużynę, kochani, z Sycowa, a teraz tych bramek, myślę, może wpaść sporo. Natomiast
no kurde, akurat chyba takiego charakteru nie ma, żeby tych bramek strzelać 5, 10, 20, 30. Jak widzicie, no, taka cecha myślę pomoże pewnie gdzieś tam w tym dorosłym życiu, kochani. Przypominam, że o jest Wojciu z nami, cieszymy się bardzo. Wojciu za chwileczkę też dojdzie do meczu, będziemy grać w piątkę. O, jeszcze trudniej będzie, słuchajcie, drużynie, już właśnie Wojciuś na boisku. Będzie na pewno jeszcze ciężej grać teraz drużynie z Sytowa. Natomiast kontynuując swoją myśl, kochani, przypominam sobie, że ktoś kiedyś analizował mecz Ronaldo, kiedy on jest bez piłki, kiedy po akcji wraca do środka, robi to może nie spacerem, ale takim spokojnym truchtem, wtedy się regeneruje, wtedy, słuchajcie, nabiera sił, jest wtedy zaczajony do kolejnego ataku, jakby to się nazywa, że jest asertywny, że potrafi, słuchajcie, rozłożyć te siły. U nas asertywna kompletnie nie jest Nadia, zawsze daje do spodu. Kudełek jest asertywny. To jest chłopak, który gdzieś właśnie potrafi powiedzieć nie, potrafi przypilnować tego swojego zdania. Powiem tak, jeżeli gdzieś, słuchajcie, no ma swoje zdanie, to walczy też o to zdanie, wierzy w to zdanie, słuchajcie, to są rzeczy, które mówię, no tworzą go takim oryginalnym i niepowtarzalnym, słuchajcie. Natomiast jeżeli chodzi o wypalanie, zaangażowanie, znamy takich zawodników, którzy, słuchajcie, cały czas na ogromnej aktywności, na bardzo dużym, słuchajcie, zaangażowaniu meczowym i tak od pierwszej do 10 minuty i przez 6 spotkań w meczu, to na pewno nie jest to pani Kudełek. On ma zrywy, on ma mecze, słuchajcie, genialne, potrafi się z tej swojej asertywności korzystać w meczach kluczowych. Bardzo często ma turnieje, gdzie w takich łatwych meczach, kochani, potrafi, nie wiem, czy odpocząć, czy może nie odpocząć, może to złe słowo, ale jakby zostawić troszkę sił i tej mocnej koncentracji, słuchajcie, na te kluczowe potem rozwiązania. Bardzo często gdzieś w tych meczach finałowych, o stawkę, tych końcowych, słuchajcie, często on no, przeważa o losach zawodów, tak? Czy to na Mistrzostwach Polski, sobie przypominam, klubowych z Zagłębiem, pamiętam, całe zawody grał, no tak średnio, w moim odczuciu się obijał, a potem, słuchajcie, finał zrobił, słuchajcie, no absolutnie, jakby zupełnie inny facet skoczył w jego koszulkę, asystował przy zwycięskiej bramce, no robił po prostu różnicę, ale co tam siedzi w jego majgówce, kochani, nie staramy się tego zmieniać, nie naciskamy, nie chcemy, słuchajcie, mieć chłopca robota, powiedzmy, tak. Cieszymy się, że mamy małego Szymka, zobaczcie, jego geniusz możecie zobaczyć teraz w tych akcjach, w tych dribblingach, no natomiast, no jestem wielkim entuzjastą kudełkowego talentu. Może nie do końca czasami rozumiem te momenty, kiedy ma takie przestoje i one są takie mocno świadome, słuchajcie, gdzieś tam się z tym nie godzę, bo ja bardzo lubię właśnie mocne zaangażowanie. No ale to już jest inna sprawa, to już jest mój kłopot, a nie jego. On się tym świetnie bawi i taki ma cel, pamiętajcie, że jako rodzic musicie te rzeczy wypośrodkować, nie porównywać nigdy, nie wymagać. Oczywiście, jeżeli chodzi o pracę i zaangażowanie, wymaga, trzeba, ale wyników, kochani, to nie, bo to nie ma nic wspólnego. To jeszcze ta piłka nie ma nic wspólnego, słuchajcie, z piłką tą seniorską, z wynikową. Często gdzieś ktoś nie potrafi tego rozróżnić. A my właśnie chcemy wam powiedzieć, że różnica jest naprawdę kolosalna, że różnica jest naprawdę potworna pomiędzy piłką dziecięcą a tą dorosłą. To tylko z zewnątrz wygląda podobnie, bo jest piłka, jest boisko, jest sędzia, są bramki, ale tak naprawdę, słuchajcie, to nie ma z tym nic wspólnego. A czemu tak jest, kochani? To nie mnie to pisać. Wiem jedno, że nie mnie się wypowiadać, ale wiem jedno, że słuchajcie, jak zamienicie te proporcje, to jest szansa, że maleństwo wasze nie doczeka tego momentu, kiedy mogłoby w tej dużej piłce, kochani, pograć. Na tym etapie musi być wielkie I love you, wielka miłość, wielkie zaangażowanie, słuchajcie, wielka niechęć.
do zabawy. Słuchajcie, kończy pani sędzina w tej chwili meczyk. Troszeczkę myślę szybciej, bo gramy po 10 minut. Według zegara jest 9:20, natomiast słuchajcie, dzisiaj jest też bardzo, bardzo aktywny dzień, także być może meczyk już był mocno rozstrzygnięty i tak się stało. Przypominam, że po tych zawodach będą zawody old boy, czyli starsi będą grać, słuchajcie, swoje mecze ku pamięci Ireneusza Maciasia, dziennikarza sportowego. Słuchajcie, wszyscy się fajnie pobawili, wpadło, kochani, sporo bramek. Myślę, że dla Sycowa to takie nowe doświadczenie, kochani, ale naprawdę no, ci chłopcy mają nieprzeciętne umiejętności, kochani, i naprawdę nie jest potrzebna tu jakaś fałszywa skromność. Zresztą znacie mnie, ja trochę jak Max Kolonko, mówię jak jest, tak? Jak Kudajek robi fajną robotę, mówimy, Kudajek jest okej. Okay. Jak Kudajek wali popelinę, to mówimy, hej, Kudajek jest popelina. Także tutaj zostajemy. Okej, czyli w tym momencie kolejny meczek będziemy grać tutaj. W każdym razie do zobaczenia. Zapiszemy na pewno za was ten mecz. Do zobaczenia.